Szanowni Państwo, nie wiem, czy zauważyliście, ale oczywiście dotarł do nas Pan Starosta. Nie mogło zabraknąć z nami Pana Starosty. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Dyrektor, Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Państwo. Jesteśmy w wyjątkowym okresie, jakim jest Adwent. Przygotowujemy się na Boże Narodzenie. Piękne, wspaniałe święta, w których centrum uwagi jest Pan Jezus, który przychodzi do nas. Z wielkiej miłości przychodzi po to, żeby nas zbawić. Przychodzi w rodzinie, ale jednocześnie przychodzi w ubogich warunkach, stajence po to, żeby pokazać, że utożsamia się z tymi najbiedniejszymi. Spotykamy się w Wigilię w gronie osób najbliższych, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, w gronie sąsiadów, tych wszystkich, z którymi na co dzień żyjemy, współpracujemy. Jest to czas wyjątkowy, dlatego że łamiemy się opłatkiem, przepraszamy za te wszystkie trudne chwile, które miały miejsce w czasie ostatniego roku. Życzymy sobie dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego i oczywiście spełnienia naszych marzeń. Czas piękny, wspaniały, pełen radości, życzliwości, serdeczności, ale przede wszystkim czas miłości. Obdarowujemy się prezentami po to, żeby było komuś przyjemniej, żeby było milej, po to, żeby wiedział, że pamiętamy o takiej osobie i że chcemy być razem w tych szczególnych chwilach. Drodzy Państwo, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za tą wyjątkową pracę na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, za tą Waszą misję względem swoich podopiecznych, uczestników tych zajęć, które są niezwykle ważne, istotne dla danej społeczności. Jeszcze raz to podkreślam, bardzo dziękuję, bo wykonujecie taką pracę, która może nie jest widoczna, ale przynosi określone efekty i daje poczucie pewnej wspólnoty, daje poczucie szczególnie dla tych osób, że są inni, którzy chcą współpracować, chcą razem być, dla których oni są po prostu ważni. To mogą powiedzieć sami uczestnicy. Radość z przebywania razem, wspólnego, z podejmowanych wyzwań. To wszystko się tutaj udaje. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim od lat postrzegany jest jako grupa ludzi, którzy podchodzą sercem z misją w sposób profesjonalny. Za to bardzo serdecznie dziękuję uczestnikom. Życzę, żebyście cały czas mogli czuć się w tak wspaniały sposób pod opieką wyjątkowych ludzi. Na czas Świąt Bożego Narodzenia i nowego 2024 roku życzę wszystkim Państwu, aby Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości, obdarowywał Was bardzo sowicie swoimi łaskami i swoim błogosławieństwem. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa Panu Staroście i za jego obecność.